Kim jesteś? Nazywam się Nefarius, mag Kręg Wody. Chciałbym zostać magiem Kręgu Wody. Nie tak szybko, mój chłopcze. Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka cię okres próbny. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie, może pewnego dnia uda ci się nas przekonać. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Witaj, magu. Jestem Riordian, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Czemu nie? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Pogadaj jeszcze z resztą chłopaków. Oni pewnie też będą zainteresowani. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać. Czego tu do cholery szukasz? Nie ma sprawy, nic się nie stało.
słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Spokojnie, bez nerwów, wygrałeś! Czego tu do cholery szukasz? O! Walka! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać... będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem.
To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Witaj. Ruszamy w drogę. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy.
Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Obyś wrócił cały i zdrowy.